Cześć. Dzisiaj przychodzę do Was z takim kontrowersyjnym tematem i od razu na wstępie chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że ja komukolwiek zabronię stosować świadomej pielęgnacji. Natomiast chciałabym powiedzieć ogólnie, jak to wygląda z mojej perspektywy po 2 latach tak naprawdę zabawy z włosami, pielęgnacji tych włosów, uczenia się wszystkiego i jak dobrze do tego podejść i czego nie robić, bo na pewno może Wam to przeszkodzić, więc jeżeli jesteście ciekawi, dla kogo według mnie nie jest świadoma pielęgnacja, no to zapraszam do oglądania dalej. Przygotowałam sobie tylko 4 podpunkty, więc będę tutaj spoglądała odrobinę w telefon, jak zwykle. Mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie. I jeszcze raz powtórzę, pamiętajcie o tym, żeby się nie obrażać za to, co powiem, tylko żeby po prostu wziąć ten temat, tak wiecie, na tapet i naprawdę przemyśleć go, czy to jest dla Was, czy to jest strona, w którą chcecie iść, bo to jest bardzo ważne. Można by powiedzieć, że co to w sumie jest to mycie włosów, że w zasadzie nie ma tu większej filozofii, ale w momencie, kiedy zagłębiamy się już w ten włosowy świat, nagle widzimy tak naprawdę, ile rzeczy trzeba się nauczyć, ile rzeczy trzeba się dowiedzieć i wiem o tym, bo też tam byłam, też byłam w tym miejscu, wiem o tym, że to wymaga czasu i na pewno odrobiny zaangażowania. To już nawet nie odrobiny, myślę, że dużo, dużo więcej niż odrobiny. Więc pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć tak na forum i chciałabym, żeby była usłyszana, to jest to, że świadoma pielęgnacja na pewno nie jest dla osób, które nie chcą się uczyć. Słuchajcie, wielokrotnie bywa tak, że ludzie po prostu chcieliby przyjść i mieć efekt na już. I rozumiem to zagubienie, tak jak mówię, bo tak jak wspomniałam już wcześniej, ja też byłam w tym miejscu i doskonale pamiętam, że tych informacji na początku jest bardzo dużo. Na początku wydaje się to w ogóle niemożliwe do ogarnięcia. Wszystkie nazwy, wszystkie takie, wiecie, taki slang kręconowłosych, ale nie tylko, także prostowłosych, wydaje się trudne i nie do ogarnięcia. Gwarantuję Wam, że jeżeli usiądziecie i naprawdę przez moment się zastanowicie, weźmiecie notatnik i zaczniecie notować wszystko to, co mówią Wam dziewczyny z Instagrama, dziewczyny z YouTube'a, dziewczyny na blogach czy na grupach, to w pewnym momencie załapiecie. Usiądźcie sobie na spokojnie, postudiujcie to wszystko, bo zdecydowanie widzę to w wiadomościach od niektórych osób, że te osoby totalnie nie mają ochoty na naukę. To jest tak, że najlepiej to mieć wszystko podane na tacy, a jak już same wiecie, o czym wielokrotnie wspominam, ja nie znam przepisu na Waszą równowagę pech. Ja nie znam przepisu na to wszystko. To jest kwestia prób i błędów i wyciągania wniosków, więc na przykład trudno mi wróżyć, kiedy ktoś mnie pyta: Ada, czy z tego będzie, nie wiem, 2C? Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie wiem, jaką macie genetyczne możliwości, nie mam po prostu o tym zielonego pojęcia, więc nie chcę Was zawodzić i moim zdaniem to w Waszym interesie jest usiąść i nauczyć się tego, bo bez nauki zawsze będzie tak, że będziecie szły do Rossmana, czy nie wiem, do jakiejkolwiek innej drogerii i będziecie stały przy półce, czekając, aż moderacja Carligers Polska zaakceptuje Wasz post. To nie ma sensu na dłuższą metę. Ważne jest to, żeby naprawdę uczciwie podejść do tematu i siąść i po prostu nauczyć się podstaw. Nie ma w tym wiele trudnego. Ja wiem, że nie wszyscy mają też ogrom czasu wolnego i ja też, uwierzcie mi, ja też nie mam czasu wolnego nie wiadomo ile, w związku z czym rozumiem Was totalnie, ale rozłóżcie to sobie w taki sposób, ponieważ jeżeli nie chcecie się uczyć, gwarantuję Wam, że nie pójdziecie do przodu i osoby, które nie chcą już na starcie się czegokolwiek nauczyć, naprawdę nie będą widzieć efektów tej pielęgnacji. Kolejny podpunkt w zasadzie wiąże się poniekąd z tym pierwszym podpunktem. Dla kogo nie jest świadoma pielęgnacja? Zdecydowanie dla osób niecierpliwych. Dla osób, które chcą mieć efekt na już teraz. Bardzo często zdarza się, że piszecie do mnie i chcecie jakby, i piszecie mi coś w stylu: cześć Ada, zaczęłam dbać o włosy już wczoraj, powiedz mi, czy ten efekt jest ok. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jeżeli prostowałyście włosy, nie wiem, 5 lat, jeżeli katowałyście włosy jakimiś drogeryjnymi farbami, nieumiejętnie do końca, tak jak ja to na przykład robiłam, to ten efekt na pewno nie będzie widoczny z dnia na dzień. To wszystko trzeba rozciągnąć w czasie i trzeba sobie uświadomić, że pielęgnacja włosów jest odrobinę podobna do diety na przykład. Wiemy chyba już wszyscy teraz, już nie ma takich mitów, że tak na dobrą sprawę nie działa żadna dieta cud.
Diety cud to jest efekt chwilowy, efekt, który pójdzie na marne, gdzie efekt jojo, wiecie, zaraz tam po prostu czyha na nas za rogiem. I dokładnie tak samo jest z włosami. Można się oszukiwać, że na przykład, no nie wiem, że po jednej wizycie u fryzjera, po bombie silikonowej wasze włosy odzyskają swój piękny blask. Można iść drogą na skróty i zrobić keratynowe prostowanie włosów, do którego notabene nic nie mam, ale uważam, że jest to zabieg dla włosów zdrowych, o tym może kiedyś indziej się wypowiem. Natomiast nic i naprawdę nikt nie da wam takiej gwarancji pięknych i lśniących włosów, jak długofalowe stosowanie świadomej pielęgnacji, długofalowe zapoznawanie się z włosami, długofalowe rozpoznawanie potrzeb tych włosów, zapisywanie, testowanie różnych kosmetyków. Żaden fryzjer, żadne pieniądze, które u niego zostawicie, nie da wam tyle, co świadoma pielęgnacja, w której trwacie i jesteście w niej cały czas. I uwierzcie mi, że włosy mogą wracać, można powiedzieć, do siebie sprzed na przykład zniszczeń przez bardzo długi okres. I to nie jest tak, że u każdego jest to, nie wiem, minimum miesiąc i po miesiącu, jak są efekty, to jest super. Absolutnie tak nie jest. Każdy ma naprawdę inne predyspozycje genetyczne. Każdemu zajmuje to odrobinę więcej, odrobinę krócej. Wiecie, ludzie są różni i to, co mamy na głowach, też jest różne. Więc pamiętajcie o tym, kiedy zaczynacie świadomą pielęgnację, że wchodzicie w taką drogę, w której musicie wytrwać. I jakby jeżeli co jakiś czas będziecie się gdzieś tam podłamywać, ja nie mówię o jednorazowych grzeszkach typu wyprostowanie włosów na imprezie, bo umówmy się, że nie ma w tym absolutnie nic złego, żeby zrobić to raz na jakiś czas, bo włosy są przede wszystkim dla was, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli raz na 2 tygodnie potraktujecie włosy jak kręcone, a przez pozostałe 2 tygodnie będziecie raczej je wyczesywały na prosto, to ten skręt ma mniejszą szansę się siebie nauczyć. Więc jeżeli decydujemy się na świadomą pielęgnację, to powinniśmy na samym początku wiedzieć tak naprawdę, co to dla nas oznacza. A oznacza to trwanie w tym wszystkim już przez cały czas. I dokładnie tak samo jest z racjonalną dietą. Zobaczcie, że wszystkie osoby, które naprawdę cieszą się swoimi ciałami i w ogóle są takie fit, mówią zawsze o tym, że dieta nie jest na chwilę, dieta jest na zawsze, na całe życie. I to nie chodzi o to, żeby rezygnować ze wszystkich przyjemności. I dokładnie tak samo jest z włosomaniactwem. Nie chodzi o to, żeby rezygnować z farbowania włosów, nie wiem, nawet z rozjaśniania, czy z tego keratynowego prostowania, ale żeby w tym wszystkim był jakiś umiar, jakiś rozsądek i cierpliwość. Bo cierpliwość to jest to, czego musicie się nauczyć, jeżeli chcecie wytrwać w tej pielęgnacji. Nie oczekujcie efektów na już, bo to jest niemożliwe. Kolejny podpunkt jest to tak naprawdę bazowanie wyłącznie na gotowych planach pielęgnacji, na gotowych rozwiązaniach włosomaniaczek, na gotowych produktach włosomaniaczek, czyli po prostu przywłaszczanie sobie cudzej pielęgnacji i myślenie, że to rozwiąże wasz problem. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, znów nawiążę do tej diety, bo to bardzo dobrze jednak obrazuje te dwa tematy, że wasza koleżanka, która jest od was 10 kg cięższa i 15 cm wyższa i ma jeszcze tam 3 choroby autoimmunologiczne, jakieś hormonalne, poszła sobie do dietetyka i dietetyk rozpisał jej dietę. I teraz wy, te 10 kg mniejsze, 15 cm niższe i bez tych chorób, myślicie sobie, no kurde, Anka schudła, no to w sumie ja może też schudnę, kiedy będę stosować jej dietę. I oczywiście, być może tak będzie, ale na ile to jest dobre dla waszego zdrowia i na ile to się rzeczywiście przełoży na takie efekty, na ile kaloryczność Ani będzie taka sama jak wasza, dokładnie taka sama sytuacja jest, jeżeli chodzi o włosy. To nie jest ważne, ile ja daję odżywki w momencie, kiedy nakładam ją na włosy, bo prawdopodobnie mam zupełnie inne włosy od was. Więc jakby przełóżmy te kalorie na przykład ilość produktów i myślę, że to jest taki klucz do sukcesu. Jeżeli ja mam cieńsze włosy niż wy, no to wy potrzebujecie więcej. Jeżeli ja mam grubsze włosy niż wy, no to potrzebujecie prawdopodobnie mniej. To nie chodzi o to, żeby teraz stosować jakby wszystkie te same triki, które ja stosuję. Ja oczywiście nie mówię, że one są nieprzydatne, bo jak najbardziej przydadzą się wam, ale chodzi o to, żeby modyfikować je odpowiednio pod siebie i pod swoje potrzeby i pod potrzeby naszych włosów, bo gotowce bardzo rzadko kiedy mają prawo działać. To wszystko trzeba tak czy siak zawsze odrobinę uelastyczniać pod swoje własne włosy.
I dlatego ja wam nigdy nie daję tutaj przepisu na jedną dobrą równowagę pH, bo ja kompletnie nie mam pojęcia, jakie wy macie włosy. I trudno jest dopasować jeden ogólnik. Oczywiście są takie zasady, które powinny sprawdzać się wszystkim. Można powiedzieć taki, nie wiem, dekalog włosomaniactwa, czyli kilka, no 10 rzeczy, które na pewno warto wprowadzić w swoją pielęgnację. Jednak to nie oznacza, że wszystkie te rady zawsze będą uniwersalne i że wszystkie te rady zawsze będą dobre. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie wejść we włosomaniactwo, no to musicie trochę włączyć jakby samodzielność w tym wszystkim i pomyśleć, okej, no to w takim razie, nie wiem, tej dziewczynie się sprawdza, ona ma dosyć podobne włosy do mnie, mogę z tego skorzystać, ale może jakimś innym sposobem, może ten sposób, który jej się sprawdził, akurat nie sprawdzi się mnie. Więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj być odrobinę samodzielnym i uwierzcie mi teraz na słowo, że samodzielność przyniesie wam ogromne efekty i będziecie zadowolone na maksa z tego, jakie macie włosy i będziecie czuły, że robicie coś takiego swojego i że odkrywacie jakąś super drogę. I tego wam życzę. I ostatnia rzecz, o której powiedziałam, a nie, już o wszystkim powiedziałam, bo niby miałam 4 podpunkty, ale jakoś tak płynnie to przeszło, więc mam nadzieję, że nie uraziłam tutaj nikogo i że będziecie jakby chcieli trwać w tej pielęgnacji, tylko pamiętajcie o tym, żeby po prostu na początek spróbować najpierw samemu czegoś poszukać, bo jestem pewna w 100%, że przyniesie wam to dużo więcej korzyści niż na każdym kroku szukanie odpowiedzi u innych, bo mówię wam, wy jesteście zupełnie odrębnymi jednostkami, wasze włosy to jest zupełnie inna bajka niż na przykład włosy moje, czy włosy kogokolwiek innego, kto o tych włosach opowiada, więc pamiętajcie o tym, żeby zachowywać tutaj zdrowy rozsądek, nie testować miliarda kosmetyków naraz, bo to też jest zgubne, tylko wprowadzać to wszystko powoli, trwać w tej pielęgnacji i być cierpliwym i uczyć się składów. To jest bardzo ważne, żebyście mogły po prostu samodzielnie podejmować decyzje stojąc w sklepie. No, także moim zdaniem dla kogo nie jest świadoma pielęgnacja, właśnie dla osób, które nie chcą się uczyć, nie chcą nauczyć się analizowania składów, chcą mieć wszystko podane jak na tacy i nie chcą gdzieś tam zgłębiać swojej wiedzy, więc mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi może jedna osoba pomyśli, no kurde, rzeczywiście może powinnam trochę bardziej sama tutaj coś ugrać, naprawdę te włosy z wami się dogadają, tylko próbujcie. Próbujcie różnych rzeczy, a mam nadzieję, że wam się uda. No i co? Ja wam życzę super pielęgnacji, żebyście trwali w tej pielęgnacji i żebyście cieszyli się ze swoich włosów. Oczywiście to nie jest tak, że zabraniam tutaj pytań w tym momencie do mnie. Absolutnie jak najbardziej rozumiem te pytania, tylko pamiętajmy o tym, żeby nie robić jakby, żeby te pytania nie były jedynym, co robimy w tym kierunku, ale też wiązały się z działaniem, które podejmujemy sami. No, także to wszystko na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Wybaczcie mi, że też jestem tutaj, tak można powiedzieć, z doskoku. Niestety mam teraz masę roboty. Jestem w trakcie pisania swojej pracy dyplomowej, w związku z czym po prostu tego czasu mam odrobinę mniej. Natomiast po obronie mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć normalnie. Wracam w pełni sił, pogodna i już bez takich, wiecie, zobowiązań ciężkich na głowie i mam nadzieję, że to pozwoli mi działać jeszcze więcej i jeszcze bardziej i żeby to było dla was przydatne. Tymczasem standardowo zapraszam was na mojego Instagrama Adrianna Biarda, gdzie jestem codziennie, więc jeżeli komuś mało, no to tam możecie mnie szukać. Buziaki, pa!